W związku z ogłoszoną decyzją premiera rządu RP dotyczącą zamknięcia cmentarza oraz wiadomością z zimu informujemy, że specjalne linie autobusowe przygotowane na przewóz pasażerów od 31 października do 2 listopada zostają anulowane. Samorząd słupski dostosowuje się do decyzji rządowych i prawa w tym zakresie. Słupski ratusz jednocześnie informuje o dzisiejszym wydłużeniu godzin otwarcia cmentarzy do 23.30. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku komunikacja miejska dnia 1 listopada jest bezpłatna bez względu na powyższe informacje.